Witaj w kolejnym odcinku Sztuki Mieszania, kanału, dzięki któremu dowiesz się, jak samodzielnie przyrządzać pyszne koktajle. Mam na imię Aleksander i dziś z ogromną przyjemnością pokażę Ci, jak zrobić daiquiri. Daiquiri to klasyczny przedstawiciel rodziny Sour. Ten wywodzący się wprost z receptury na poncz koktajl to prosta mieszanka trzech składników: jasnego rumu, soku z limonki oraz białego cukru. Tak jak w przypadku wódki czy whisky sour, warto dodać białko jaja dla łagodnej, kremowej konsystencji, tak w daiquiri liczy się wyrazista, żywa kwasowość limonki, która nie może zostać przytłumiona dodatkiem białka. Razem z mojito i Cuba Libre daiquiri tworzy słynne trio klasycznych kubańskich koktajli. Mimo że podobną mieszankę składników pili żeglarze, piraci i lokalna ludność już kilka wieków wcześniej, to przepis bazujący na jasnym kubańskim rumie, noszący miano daiquiri, pojawił się po raz pierwszy w formie drukowanej dopiero w 1914 roku. Od lat 30. XX wieku koktajl serwowano już w każdym hawańskim barze, a w 1937 roku przy pomocy nowinki technicznej blendera zaczęto podawać daiquiri w postaci zmrożonej granity. Nazwa daiquiri prawdopodobnie pochodzi od górniczego miasteczka lub plaży położonych niedaleko Santiago de Cuba. Samo słowo swoimi korzeniami sięga do języka Indian Taino, rdzennych mieszkańców Wysp Karaibskich. Dodając do przepisu na daiquiri miętę oraz wodę gazowaną, otrzymasz recepturę na mojito. Te dwa koktajle łączy wspólny fundament – jasny rum typu hiszpańskiego, który powstał na Kubie w 60. latach XIX wieku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym alkoholu, obejrzyj odcinek o mojito z serii Filozofia koktajlu. Daiquiri jest intensywnie szejkowanym drinkiem. Jeśli nie masz shakera, możesz użyć słoika o pojemności od 600 do 800 ml. Miarkę barmańską jigger możesz zastąpić 40-ml kieliszkiem. Klasycznie daiquiri podaje się w kieliszku koktajlowym o pojemności około 250 ml. Rozpocznij od jego schłodzenia lodem lub włóż go wcześniej do zamrażarki na przynajmniej 30 minut. Polecam Ci również wypróbować kieliszek do wina, w którym dużo łatwiej jest docenić przyjemne aromaty jasnego rumu kumulujące się w zwężanym kogurze pękatym szkle. Nalej 60 ml jasnego rumu typu hiszpańskiego. To lekki, świeży rum o słomkowej barwie i subtelnych nutach banana, wiórków kokosowych i wanilii. Polecane marki znajdziesz w opisie pod filmem. Alkoholową moc rumu balansuje słodko-kwaśne połączenie wyrazistej limonki oraz neutralnego białego cukru. Sok z limonki możesz wycisnąć w trakcie robienia koktajlu lub na 4 do 10 godzin wcześniej i umieścić go w lodówce. Sok kilkugodzinny nabierze więcej goryczki, w moim odczuciu ma głębszy smak. Z kolei ten świeżo wyciśnięty cechuje się gładkim profilem i żywą kwasowością bez gorzkiego posmaku. Nalej 30 ml soku z limonki. Następnie nalej 15 ml gęstego syropu cukrowego. Przepis na syrop znajdziesz w opisie pod filmem. Użyj białego, rafinowanego cukru pozbawionego ciemnej melasy. W Polsce odpowiednikiem rafinowanego cukru trzcinowego używanego na Kubie będzie zwykły cukier spożywczy. Intensywny, ciemny syrop cukrowy przyćmiłby aromaty jasnego rumu. Daiquiri z natury jest wyraźnie kwaśnym koktajlem. Taki przynosi orzeźwienie w upalnym klimacie. Zanim uznasz, że wolisz słodszego drinka, najpierw spróbuj go w podanych przeze mnie proporcjach. Drink słodszy uzyskasz dodając jedną małą czubatą łyżeczkę syropu, czyli 5 ml. Wypełnij lodem 3/4 shakera lub słoika. Rozpocznij od kilku wolnych ruchów, aby zahartować lód w kontakcie z ciepłym drinkiem. Następnie przyspiesz i naprawdę energicznie wstrząsaj około 10 sekund. Dynamiczne, rotacyjne szejkowanie, w którym lód z dużą częstotliwością ociera się o ścianki shakera, sprawi, że daiquiri będzie silnie napowietrzone, a na powierzchni koktajlu powstanie wyraźna pianka. Przeceć koktajl do zmrożonej koktajlówki przez podwójne sitko, które zatrzyma drobinki pokruszonego lodu i ewentualny miąższ limonki. Jeśli używasz słoika, przytrzymaj zawartość wieczkiem i przelej drinka przez dowolne drobne sitko.
Zwieńczeniem koktajlu jest wedge, czyli ćwiartka z limonki. Zawieszony na rancie cytrus otoczy wierzch szklanki limonkowym aromatem. Możesz też wcisnąć go do drinka i położyć z boku kieliszka, jeśli koktajl wyda ci się zbyt słodki. Daiquiri swoim rzeźko-kwaśnym stylem najlepiej sprawdza się w letnie, upalne dni. Docenisz jego urok podczas wakacyjnego urlopu, sącząc je na plaży lub przy zachodzie słońca w hotelowym barze. W zimowe miesiące możesz nie docenić tego drinka, chociaż jest szansa, że jeden łyk przywróci wspomnienia minionego lata. Daj szansę daiquiri i podziel się w komentarzach wrażeniami po wyszejkowaniu tego klasyka. Jak zawsze, pamiętaj, że alkohol to nie przelewki, więc dozuj go rozważnie. Dziękuję Ci za dziś, a jeśli chcesz poznać więcej przepisów, które z łatwością zrobisz we własnym domu, subskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę, żeby nie ominęła Cię żadna nowa receptura. Do zobaczenia przy kolejnym drinku.